Wdzięczność naszemu ukochanemu, dobremu Bogu za kolejny, piękny i błogosławiony dzień. Jeśli Ty, mój Synu, kochasz Boga Wszechmogącego, napisz teraz: Boże mój Ojcze, kocham Cię. Drogi Synu, Bóg ma dla Ciebie potężną wiadomość. W tej chwili nie tylko powstrzymuje przeciwnika, który próbuje Cię zgnębić, ale depcze i miażdży go, unicestwiając każdy plan i strategię, którą miał, aby Cię skrzywdzić. Całe zło, które zaplanował przeciwko Tobie, odwracam w błogosławieństwa. Ja działam, rozwiązując każdy węzeł, każdą przeszkodę, która stała przed Tobą, uniemożliwiając Twoje zwycięstwo. Każda bariera jest burzona, każda góra jest wyrównywana. Jeśli wierzysz w to oświadczenie, polub ten wideo i zadeklaruj: wierzę, akceptuj, przyjmuj moje zwycięstwo. BG pokazuje mi jedno sał. WSTYD. Tak, to słowo, które tak Cię obciążało, sprawiając, że czułeś się poniżony, lekceważony w momentach, gdy Oxowales bol apokorzenia adrik adrzucenia smutek pogardy. Ale Bóg jest tutaj, aby Ci powiedzieć: dość, stop. Ja usuwam to słowo z Twojej historii, a w jego miejsce Bóg pisze złotymi literami słowo: honor, ponieważ to jest to, co On dla Ciebie ma. Honor. Godnask, sekunek. Ci, którzy Cię lekceważyli, którzy sprawili, że czułeś się gorszy, którzy śmiali się z Twoich marzeń i nadziei, zobaczą rękę Boga działającą w Twoim życiu. Będą oszołomieni, zdumieni, nie rozumiejąc, jak wszystko zmieniło się tak szybko, ponieważ Bóg, którego służymy, jest specjalistą w przemienianiu sytuacji, zmianie scenariuszy, przepisywaniu historii. Więc z wielką wiarą zadeklaruj: amen. Przejmuję to słowo. Od teraz będziesz wywyższony i honorowany przed tymi, którzy w Ciebie wątpili. Bóg działa na Twój korzys, a wstyd zostanie zastąpiony honor. Ludzie, którzy Cię wyśmiewali, będą oszołomieni, widząc manifestację Bożej mocy we wszystkim, co robisz. Widzę, jak Bóg działa potężnie w Twoim życiu, powodując wielkie, intensywne parasami. Podczas gdy ja tutaj mówię, On działa na Twoją korzyść. Sprawił, że jesteś tutaj dzisiaj, słuchając tej wiadomości, aby powiedzieć Ci, że czas wstydu dobiega końca. Słuchaj uważnie. Bóg mówi do Ciebie: nieważne, co świat Ci pokazał, ostatnie słowo należy do Mnie. Nieważne walki, pokusy, smutki, ja, Pan, Twój Bóg, jestem z Tobą.
Nie zostawię cię, nie opuszczę cię, a od teraz będę cię obficie wynagradzał. Dlatego przestań chodzić z głową pochyloną. Nieważne, ile czasu minęło, spełnię wszystkie obietnice, które ci złożyłem. Słuchaj tego uważnie. To jest dla ciebie. Bóg nigdy się nie myli. On nie mówi do nieobecnych, mówi do obecnych. To jest dla ciebie. Tak, Bóg mówi. Mój synu, moja córko, pokażę wszystkim, że jestem Bogiem w twoim życiu. Jeśli wierzysz z wiarą i determinacją, zadeklaruj. Przyjmuję to słowo. Wróg może był ironiczny i drwił z ciebie, ale ja uciszę głos niszczyciela. Ty będziesz śmiał się ostatni. Każdy milimetr, każdy centymetr tego, co sprawił, że straciłeś, co zabrał ci, oddam do twoich rąk. Mój anioł przyjdzie do twojego domu i przyniesie wybawienie dla ciebie i twojej rodziny. Słuchaj, Bóg mówi do mojego serca, że dzisiaj jestem używany, aby mówić do namaszczonych i wybranych, a ty jesteś jednym z nich. Z powodu ciężaru na twoich barkach, całej presji, chodziłeś zgięty przez życie, a twoja korona spadła gdzieś po drodze. Ale dzisiaj jest dzień, abyś ją odzyskał. Urodziłeś się, aby być koronowany łaskami Bożymi. Jesteś źrenicą oka Pana, a przez dzieło, które uczyni w twoim życiu, wielu go rozpozna i uwielbi. On nie tylko cię pobłogosławi, ale uczyni to przed tymi, którzy cię prześladowali, drwili z ciebie i próbowali cię powalić. Bóg mówi, że użyje wszystkiego, co zrobili przeciwko tobie, aby cię pobłogosławić, ponieważ zostałeś namaszczony krwią baranka, olejem błogosławieństwa i nikt nie może ukraść tego namaszczenia ani go zabrać. Co do duchów świń, które cię krytykują, osądzają i przeklinają, przestań się martwić. Biblia mówi: nie dawajcie pereł przed wieprze i właśnie to oznacza, aby nie dawać tego, co masz wartościowego, swojej znaczenia, swojej czystości, swojej prawdy tym, którzy nie są godni tego mieć. Przestań się martwić tymi ludźmi i tym, co myślą, mówią i plotkują. Nie umieściłem obietnicy w nich, umieściłem ją w tobie. Jesteś wyjątkowy, jesteś wybrany, a Bóg ma wielkie plany dla twojego życia. Bóg pracuje w tobie w tak potężny sposób, że wprawi twoich wrogów w osłupienie i zawstydzenie. Powiedz więc: amen, przyjmuję i obejmuję. To, co ma się wydarzyć w twoim życiu, nie będzie podążać zwykłymi ścieżkami, ale będzie boską manifestacją cudów i nadprzyrodzoną interwencją. Twoje nadchodzące dni nie będą zwyczajne, będą nadzwyczajne. W tej chwili czuję potężną obecność Boga tutaj ze mną. Wszechmogący sprawił, że usłyszałeś tę wiadomość. Nic i nikt nie może powstrzymać działania Boga w twoim życiu. Pozostań pewny, ponieważ to sam Bóg mówi do ciebie. Nie żyjesz pod zamkniętym niebem, ale pod otwartym niebem, gdzie błogosławieństwa Pana stępują na twoje życie. Przestań szukać kierunku, ponieważ Bóg stworzy dla ciebie drogę. Przestań szukać wyjścia, ponieważ On jest twoją bramą, a drzwi, które On otwiera, nikt nie może zamknąć. Przyjmij to do serca i obejmij to.
ogłaszając z wiarą: Amen, wierzę, przyjmuję. To słowo jest dla mnie. Do tej pory mogłeś być zatrzymany przez wroga, ale w tej chwili łańcuchy są zrywane, a przeszkody usuwane. Justice, you won, Jenny. Ta sytuacja, która cię uciskała do tej pory, nie będzie miała już nad tobą władzy. Wróg mógł cię trzymać w niewoli i ograniczać, ale Bóg mówi, że Jego moc przynosi ci wolność. Próby życia, ataki, które napotkałeś, negatywne słowa, które były przeciwko tobie wypowiedziane, mogły sprawić, że czułeś się niegodny, gorszy, winny, potępiony, zapomniany i pogardzany. Ale ważne są oczy Boga, a dla Niego jesteś cennym naczyniem. Mogłeś powierzyć swoje życie w ręce tych, którzy cię pogardzali, kradli twoją samoocenę, zaufanie i poczucie własnej wartości, ale Bóg jest tutaj, aby odzyskać i przywrócić to wszystko. Twoje życie. W rękach Boga znajdziesz zwycięstwo. Słuchaj uważnie. On działa w twoim życiu właśnie teraz. On kończy twoje rozczarowania i uwalnia w tobie nowe oczekiwania. Wróg mógł szeptać do twojego umysłu, że modlitwa nic nie daje, że twoje życie nigdy się nie zmieni, ale Bóg pokaże, że jest wszechmocnym Bogiem w twoim życiu. On jest El Shaddai, Bogiem, który kończy to, co zaczyna. Bóg umieścił w tobie namaszczenie, którego nikt nie może odebrać ani ukraść, i otwiera przed tobą wielkie drzwi. Nie żałuj zamkniętych drzwi, bo jeśli się zamknęły, to dlatego, że Bóg widzi dla ciebie lepszą przyszłość. Przestań patrzeć wstecz i iść przez życie z żalem. Drzwi, które Bóg otworzy od teraz, przyniosą znacznie większą i lepszą radość niż cokolwiek, czego doświadczyłeś. Podnieś ręce i oddaj chwałę Bogu tam, gdzie jesteś. Przyjmij to słowo z wiarą i uwierz, że On działa w twoim życiu właśnie teraz. Przygotuj się na świadectwo manifestacji mocy Boga w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Ojcze Niebieski, w imię Twojego umiłowanego Syna, zbliżamy się do Ciebie z wiarą. Uznajemy, że w wielu momentach naszej wedroki napotykalizmi apokorzinia, wyzwania i próby, które wydawały się większe niż nasze możliwości, zniesienia, ale dziś, Boże, wołamy o boską zmianę, o niebiańską interwencję, która przyniesie podwójną chwałę za każdą przelaną łzę, za każdy. Mumin bolu i ruspagzi. W imię Jezusa ogłaszam, że czas upokorzenia dobiega końca, że każda hańba, każde słowo zniechęcenia rzucone przeciwko nam zostanie przemienione w świadectwo Twojej wielkości i miłosierdzia, że podwójna chwała obiecana w Twoim słowie objawi się w naszym życiu, przynosząc podwójną odnowę za wszystko, co zostało. Utrecon. Ogłaszamy, że jest to czas zwycięstwa, moment, w którym łańcuchy zostaną złamane, drzwi się otworzą, a Twoja chwała zajaśnieje w nas, że każda przeszkoda, każda góra zostanie wyrównana.
mocą Twojego imienia i że zwycięstwo, które przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie, objawi się w naszej drodze. Chodź. Wołamy również o czas uzdrowienia, że każda choroba, każde zło, każdy ból, fizyczny i emocjonalny, zostanie uzdrowiony przez dotyk uzdrawiających Twoich rąk, że zdrowie zostanie przywrócone, że radość przeleje się, a pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże naszych serc i umysłów. W Chrystusie Jezusie, że Twoja obietnica podwójnej chwały spełni się w każdej dziedzinie naszego życia, że prosperity, poko, milosk, hajradask zostaną wylane bez miary i że poprzez nasze życie inni będą mogli zobaczyć i uznać Twoją wielkość, dobroć. I will ask. Składamy te wszystkie prośby przed Tobą, pewni, że najlepsze dopiero nadejdzie i że Twoja doskonała wola spełni się w nas, w imię Jezusa. Bóg Cię kocha. Będziesz bardzo kochany i błogosławiony. Nie pozwól. By watli wask si paustra zemola. Kliknij. Natychmiast w jeden z tych filmów i otrzymaj moje błogosławieństwa w swoim życiu.